Szkoły Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego oraz Muzeum imienia Zofii Wacława Nowakowskich pragnę Państwa bardzo serdecznie powitać. Niezwykle nam miło gościć dziś gospodarza Wołomina, panią burmistrz Elżbietę Ratan. Dzień dobry wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oraz wszystkich Państwa, którzy zechcieliście ten dzisiejszy sobotni wieczór spędzić razem z nami w Domu nad Łąkami. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś, aby świętować. Świętować Dni Wołomina, ale też Międzynarodowy Dzień Muzeów. Już od kilku lat tak się składa, że w naszym mieście te dwa wydarzenia odbywają się w tym samym terminie. I myślę, że to bardzo dobrze, bo wtedy możemy pokazać, jak udanie łączyć dbanie o teraźniejszość i przyszłość z troską o nasze dziedzictwo. Rok 2019 jest szczególny dla naszego miasta, to rok jubileuszowy. Z tego względu poproszę o zabranie głosu panią burmistrz. Szanowni Państwo, to fakt. Ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ to jest stulecie nadania praw miejskich Wołominowi. I od 4 lutego praktycznie jesteśmy w takiej euforii w Wołominie, a w tej chwili to taka kumulacja fajnych, dobrych, pozytywnych wrażeń. 100 lat naszej historii, też pewnie trudnej, ale jak to w Polsce z nami bywa. Ale jednak Wołomin jest miejscem wyjątkowym i szczególnym. I z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Dni Wołomina pokazują, że potrafimy się jednoczyć, że mamy o czym rozmawiać, że jesteśmy dumni ze swoich mieszkańców, z ich talentów i z ich zaangażowania. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że tak uroczyście dzisiaj kończymy dzień, bardzo udany. I nawet pogoda nam sprzyja, mimo wszystko. Życzę Państwu najpiękniejszych wrażeń i po prostu też takiej miłości do Wołomina. Takiej miłości do Wołomina, bo miłość mówią, że jest ślepa, tak? A swoje miasto się kocha, jak nie wiem co. I nie widzi się tych jakichś rozkopanych chodników, które utrudniają na co dzień życie. Widzi się po prostu, że coś przybywa, że dobro wzrasta, że jest spokój w sercu, że mieszkańcy są życzliwi, radośni. A jeszcze przy takiej muzyce, przy takiej pięknej oprawie, w klimatycznym miejscu naszego muzeum. Myślę, że wszyscy będziemy dzisiaj świętować, przeżywać i będziemy wszyscy szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Przed Państwem dzisiejszego wieczoru wystąpią uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej. Najmłodsze pokolenie Wołominian, które w niedalekiej przyszłości bez wątpienia będzie chlubą naszego miasta. Panie Pawle, panie dyrektorze, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dwa, trzy słowa powiem o programie. Program nieco uległ zmianie ze względu na pogodę chyba, no bo niestety choroby w tej chwili, na gardła szczególnie, są. No i w związku z tym dwie dziewczynki, które miały zaczynać nasz koncert, niestety musiały zostać w domu. Ale mamy tu wśród nas, tak jak Pani wspominała, absolwentów, a właściwie abiturientów, bo oni w tym roku kończą drugi stopień Szkoły Muzycznej i uzyskują tytuł zawodowego muzyka. I dlatego też, jak chodzi o program sam, długość programu i piękno programu na pewno się nie zmienia. Dlatego na początku samym chciałbym Państwu przedstawić Ewelinę Stańczyk. Ewelina Stańczyk jest sopranem. W tym roku będzie śpiewała dyplom, śpiewała recital dyplomowy. Będzie to na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Proszę Państwa, w Fabryczce serdecznie zapraszamy. Tak, Ewelinko? Tak jest, zgadza się. Zapamiętałem. Więc 1 czerwca w Fabryczce wieczorem, bodajże godzina 17, będziemy mogli wysłuchać całego repertuaru, który przygotowany jest przez Ewelinkę. Natomiast dzisiaj na początek, ponieważ no jest już prawie lato, nie? A poza tym jest tak trochę nostalgicznie, rozpoczniemy od arii Paminyta, Mozarta, a później zaśpiewa Ewelina Summertime, Gershwina. Gershwina, znacie Państwo na pewno ten temat.
wspaniały Gershwin przez wiele, wiele lat był akompaniatorem w teatrze. W pewnym momencie się zdenerwował, bo taki byle co mu ciągle kazali grać i zaczął sam komponować. Zaczął sam komponować, a ja sobie pomyślał, może już zaczął pisać, zaczął wydawać. Pomyślał sobie, może bym się dokształcił trochę i do jednego z najwybitniejszych profesorów harmonii się udał. Ten popatrzył, no wiedział już, kto to jest Gershwin. Mówi, wie pan co, a ile pan zarabia? Gershwin wymienił, bo to ja pana nie mogę uczyć. Proste. Proszę państwa, przed państwem Ewelina Stańczyk, sopran i aria Paminy oraz Gershwina Samelta. Liebe Seinen, so wird Ruhe.
Mama jest. Proszę Państwa, Emilka zagra nam najpierw Haydna, bardzo wesołą sonatinkę, później Couperena. No, w okresie, kiedy Couperen tworzył, no to już znacie Państwo kukułka, tam o takie różne tematy, bo wtedy się bawiono tym. Pokazywano przyrodę, chciano interpretować na instrumentach, na różnych, na fortepianach, ale klawesyna, na skrzypcach, na fletach, klarnetach i tak dalej. A to będzie utwór żonglerzy i skoczkowi. Zobaczymy, czy ta muzyka nam się z tym skojarzy. No i na koniec oddamy cześć naszemu Fryderykowi Chopinowi i zagra dziecięcego poloneza Giemoli. Dobrze, a więc Emilka Rozbiszka odejdzie. Thank you.
nazwisko związane bezpośrednio ze stuleciem niepodległości, prawda? No i ze stuleciem naszego miasta, bo w tym czasie, kiedy edykt został wydany, to on był pan premierem, prawda? Tak? Premierem, dobrze mówię, czy nie? Premierem. No właśnie, oczywiście edykt jest napisany przez niego i przez naszego polskiego, to wiadomo. Więc naszego Jana Paderewskiego tym razem zaprezentuje Państwu, no już moja wnuczka, teraz to była bratanica, teraz będzie wnuczka. Na skrzypcach Janna Rozbicka, już daje teraz pulpit, więc, a więc melodia Jana, Ignacego Jana Paderewskiego wykona na skrzypcach. Proszę, zacznijmy na wnuczku. Thank you.
już jeden element z Chopina dziecięcy. Za chwilę usłyszycie Państwo mniej wykonywany, dużo rzadko wykonywany drugi polonez, również, który powstał, gdy miał Chopin, no 7 lat. 7-letni Chopin napisał. Podejrzewamy wszyscy, że to raczej jego pedagog zanotowywał, no ale on skomponował ten polonez. Więc to jest polonez B-dur, również dziecięcy. I teraz wykona go Janek Szymanowski. Prosimy bardzo, Janku. Także utwór, no,
olbrzymiej tradycji wykonawczej. Za chwilę wykona go nam skrzypaczka Natalia Nowicka. Zapraszamy. No cóż tu więcej dodać? Nie ma co więcej dodać.
Basię Bulaszewską. Basia Bulaszewska jest, można powiedzieć, długoletni ucz, bo kończyła również pierwszy stopień. Bo musicie Państwo wiedzieć, że wydział wokalny rozpoczyna się od stopnia drugiego. I nie wszyscy, którzy kończą wydział wokalny, mają ze sobą szkołę pierwszego stopnia. Nie muszą mieć. Wystarczy, że mają głos piękny i słuch. Natomiast Basia ma wykształcenie, no tak można powiedzieć, od samego początku. Pamiętam, że kiedyś na portretanie się uczyliśmy. Bardzo ładnie. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś był w jednym ze szkół. Był konkurs, był na piosenkę czy coś takiego. Ja tam często zasiadam w jury konkursowym. Patrzę, wychodzi Basia, siada do keyboardu, bo tam nie było fortepianu. Siada, gra i zaczyna śpiewać. No i proszę Państwa, byłem dumny w tym momencie. Naprawdę. Basia nas zaśpiewa. Chodź, co zaśpiewasz, no powiedz. No to będzie. Mozarta, tęsknota za wiosną, a więc znów na czasie, bardzo, prawda? No i z nędzników, prawda, będzie śniła nam nasza Basia. Prosimy. Się rozpłyną. Oceny jeszcze
Wrócimy. Otworzę teraz kontynuum. Proszę Państwa, i wrócimy znów do fortepianu. Kacper Rostek za chwilę zagra Państwu właśnie. To będzie utwór Paderewskiego. Utwór, który był zagadką w pewnym czasie, wtedy, kiedy powstał. Bo proszę sobie wyobrazić, że chciano, żeby Paderewski zagrał na jednym z przyjęć, dużych przyjęć. Był fortepian, oczywiście, proszę. On mówił, oczywiście, proszę bardzo, zagram, ale musicie powiedzieć Państwo, zgadnąć, kto był kompozytorem tego utworu. No i zagram, a ja Państwu też dam zagadkę. To będzie na pewno Paderewskiego utwór. A jak się, jaki jest tytuł, to Państwo? Aha, tam był napisany. To błąd właśnie. Prawdopodobnie, jak legenda głosi, był improwizowany przez Paderewskiego właśnie na życzenie. Właśnie na życzenie wtedy na tym przyjęciu, wielkim przyjęciu, na tym balu wielkim, na którym chciano, żeby on coś zagrał. I on powiedział, że coś zagra właśnie na balu. Oczywiście trudno było im zgadnąć, no bo jest to menuet w starym stylu, a więc nawiązujący, no jednak do menuetu, klasycyzmu, no to wiadomo, Paderewski, neoromantyk XX wieku, XIX wieku. I za chwilę nasz pianista Rostek Kacper wykona tenże menuet. Thank you.
dwójka abiturientów, dwójka uczniów, którzy kończą drugi stopień, no i za niebawem będą mieli szkołę dyplomową, czyli taką maturę muzyczną. Recital dyplomowy, czyli recital, który się składa z przekroju różnych epok muzycznych. No każdy z takich abiturientów jest zobowiązany wykonać. Od Bacha zazwyczaj, no bo wtedy się ta instrumentalistyka zaczęła taka prawdziwa, aż do czasów współczesnych. No tutaj Magdalena Świcińska, bo o niej mówię, będzie grać dla nas Fryderyka Chopina, bo recital dyplomowy pianistyczny składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest Bach, sonata, zazwyczaj Beethovena, bądź Mozarta i Debussy, bądź Szymanowski, no w każdym razie kompozytor przełomu XIX-XX wieku, bądź XX wieku, czyli muzyka bardziej współczesna. No i druga część recitalu to jest zawsze Fryderyk Chopin. Tutaj jest zobowiązany każdy z abiturientów, z grających recital dyplomowy, zagrać przynajmniej jedną etiudę Chopina, przynajmniej mazurki, za chwilę zresztą życie Państwo, a pewnie jakiegoś walca, jakąś formę tego typu, no i jakąś formę dużą, długą. No, Magda będzie grała bolero, forma bardzo długa, złożona z trzech części. Ale za chwilę dla Państwa wykona dwa mazurki z opusu 24. To będzie mazurek G-moll i mazurek C-dur oraz walca E-moll, który walc to został wydany pośmiertnie. Prosimy bardzo. Thank you.
Thank you.
Wszystkich chętnych jeszcze zwiedzanie naszego muzeum nocą, tak jak to było zapowiedziane.